zanim się ten odcinek w ogóle zacznie, to chciałbym może na samym wstępie takie wyjaśnienie od Was. Skąd się wzięła nazwa Mrów Kojat na Passerati? Passerati? Passat? Passerati. Miał być Passat i jest Passat. Passat B4 z 96 roku. Przywiozłem go wczoraj razem z moim szwagrem. Nie wiem właściwie od czego zacząć, żeby ten odcinek jakoś dobrze wystartował. Bo powiem Wam szczerze, że rozwali Was jedna informacja ciekawa, bardzo związana z tym samochodem. Między innymi taka, że dałem za niego 1200 złociszy. Dobrze, 1200 zł, niech będzie, dobrze. I wiecie co? W tej cenie nie spodziewałem się w ogóle takiego strasznego gruza. Gruza wręcz takiego wstrętnego Passerati, którego już kurde nikt nienawidzi na żadnych polskich zachodnich wsiach, gdzieś tam wiesz, w pizdu za lasem daleko. I nie jestem w stanie po prostu uwierzyć w to do końca, że mi się trafił taki zjebany, piękny Passat. A teraz na poważnie, żeby tak przejść, to tak, zadacie sobie teraz pytanie, MGR, dlaczego Passat i co się dzieje ze Staszkiem? Spokojnie, do tego dojdziemy w trakcie tego odcinka, więc zostańcie do końca, jeśli Wam się podoba, jeśli się jeszcze nie znudziło. Co to takie kurde? Aha, patrzcie, o, kawałki szpachli, o, już możemy coś pościągać. No, szpachelka. Szpachlem kurde zakleił ten, albo jakimś klejem przyklejone. No, ten dekor trzeba będzie wymienić. Dlaczego Volkswagen tego nie zrobił jako kierunkowskazu, tylko umieścili tak perfidnie w tym miejscu? Nie, przepraszam, to jest kierunkowskaz. To jest światło przeciwmgłowe albo przeciwmgielne, to jest ozdoba, a to masz, rozumiesz mnie, kierunkowskaz. Ale dlaczego z tego nie zrobili kierunkowskaza? Tu by pasowało idealnie. Może dlatego, że pod tym kątem byłby słabo widoczny, ale chyba i dobrze by był widoczny. Nieważne. I tak, MGR się zdecydował na Passerati, Passat B4. To jest mój trzeci Passat B3 w moim życiu. A ogólnie Passatów miałem już 7. 4 B3 i 3 B3. 4 B3 i 3 B4. O, dwa zielone były i teraz mi się trafił taka wiśnia mi się trafiła, można powiedzieć taka chamska, może nie tyle, taka dojrzała wiśnia. O, dzięki, że mi zwróciliście uwagę, tu też trzeba będzie wymienić to, szybki sobie popękały. I słuchajcie, taki stan za 1200 zł. Mało tego, gościu chciał 1400, mówię mu przez internet, ostatecznie biorę za 1300, zajechałem na miejsce, mówię, daję 1200 i zabieram. I ostatecznie udało się na tyle dogadać, że z takimi pieniędzmi, że takie pieniądze mu po prostu dałem i za takie pieniądze go zabrałem. I teraz tak, wziąłem sobie tego Passata generalnie na zimę, żeby nie katować Staszka. Opowiadałem to o tym w poprzednim vlogu, jeśli słuchaliście i nie przewijaliście, bo Staszek nie zasługuje na to, żeby po nim jeździć, to też, tak, przy okazji, tak, bo inaczej Benz, o, i tak, ale też, żeby nie jeździł po soli, po śniegu i po różnych jakichś brudnych, stopionych śniegach, błotach i tak dalej. W związku z tym postanowiłem sobie kupić taką ładną zabawkę na zimę. Z tym Passatem będzie troszeczkę przy nim do zrobienia, bo za 1200 zł nie możecie niczego innego się spodziewać. To, żeby po prostu też jeździł przy okazji, no w sumie nic nie można się spodziewać za takie pieniądze. Jednak tu mi się trafiło takie, można powiedzieć, taka ciekawostka. Przejdziemy sobie, bo tak sobie tak do Was mówię i przy okazji tak oglądam, bo sam jeszcze nie dostrzegłem kilku rzeczy, ale tutaj kurde lata owadów jak ruskie wojska, pewnie do oleju ich ciągnie, nie? Tu jest tak fajnie poklejone, patrzcie, to wszystko jest taką o żywicę, tak kurde, o, pięknie, rozumiesz mnie, widzisz? No tu troszkę pęcherzyków wychodzi, rozumiesz mnie? Tutaj trochę o jakby ta osłona coś tam.
ładne są felgi, troszkę zmęczone, właśnie je przed chwilą myłem, ogólnie myłem teraz go na myjni, bo kurde, takim syfiastem wczoraj przyjechałem, że no szczerze mówiąc nie wyglądał za ładnie, był ogólnie brudny i tak dalej, ale już ze szwagrem go wczoraj nie myliśmy, mówię dawaj wsiadamy i od razu jedziemy, żeby za długo nie czekać. Wgniotka na błotniku mała, tu i ówdzie jakieś ryski, ale zauważyłem też, że nawet szyba się potrafi rozwarstwiać w paseratiach. No, tu mamy rozwarstwienie siebie i tu lekkie pęknięcie. Dobra. I jeszcze tak, jak zauważyłem, później się zorientowałem, nie zorientowałem się na miejscu, że pasiak ma jedną wycieraczkę. No, dobrze, niech będzie jedna wycieraczka. Po co dwie? Na chuj. Jedna starczy i tyle. No i tak, panowie, taki fajny zakup mi się trafił, szczerze powiedziawszy. Jest to oczywiście diesel. Passacik jest dieslem i można tutaj wiele dyskutować na jego temat, co można za takie pieniądze się spodziewać w najlepszej sprawie, albo i nie najlepszej. Tutaj trochę pęcherzyki, tak lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy na świecie, troszkę takie przetarcie w tym i we w tym. Jeszcze tu zauważyłem, o, tu sobie błotnik troszeczkę spulchnął, tak, ale jak na ten rocznik, panowie, i na ten przebieg, o którym się dowiecie zaraz, oczywiście, chyba że będziecie sobie przewijać, jeszcze wam tą felgę pokażę tylko, o. Oponki nie wyglądają najgorzej, aczkolwiek będą do wymiany, są to zimówki. No, zimówki będę mu zakładał jakieś lepsze troszkę. Teraz tak, obejrzeliśmy sobie troszeczkę karoserię. O, osa chce się dostać do paliwa. No, pięknie. No, nawet osa bez mojej zgody siada na tym pięknym, ładnym lakieru pasjeratowym. Wlew jest. Jest, kurde, no. Pewnie na centralkę też, tak, też jest na centralkę. Samochód jest troszeczkę, powiedzmy, w dobrym stanie. Ładne ma pokrowce założone na fotele. Dostałem go w takim już stanie, jak tutaj widzicie. Radio było, ale z radia zostało tylko, kurde, nie wiem, gdzieś te radio położyłem. W każdym razie radio było rozsypane. Jeszcze tak, zanim przejdziemy do wnętrza, jeszcze wam górę pokażę, bo tutaj sobie klar schodzi na przykład, nie? Można coś takiego wypastować, z tym akurat problemu nie ma. Te Passaty generalnie lubią gubić klar. Ten mój poprzedni, co miałem, też tam gubił troszeczkę. Ale zobaczcie, co jest takie ciekawe w tym Passacie. To jest 96 rocznik, ostatni wypust. Światełka ma jeszcze troszeczkę poliftowe po tych, które wychodziły fabrycznie, które też były w pomarańczu trochę, żółto-pomarańcze, pomarańczowo-białe. I mamy coś takiego ciekawego. Jest oczywiście TDI, ale symbol czerwony. To jest wersja 110 koni. On jest na wzmocnionej tak zwanej turbinie. Bo wczoraj jak wracaliśmy, to zapierdalał jak dziki osioł. Mówię wam autentycznie. Udało mi się parę nowych Mercedesów wyprzedzić. Fakt, że zostawiłem im troszeczkę osad z wydechu na ich lakierze. Także pozdro, jak będziecie to oglądać, panowie, z Mercedesów SLK zwłaszcza. I generalnie jest bardzo żwawy. Jest bardzo żwawy. Ma zapierdol, żeby tak powiedzieć najładniej ze wszystkich Passatów. W końcu, kurde, taki wiecie, do bujania się po mieście w sam raz. Powiem tak, centralka działa, dwie elektryczne szyby również działają, elektryczne lusterka również działają. Dostałem w gratisie nawet takie pokrowce już założone. Na tylnym siedzeniu właściciel, o jest tam radyjko przy okazji, znalazłem jakieś, no. Dorzucił mi jeszcze osłonę pod silnik w dobrym stanie, osłonka jest cała, jeszcze powiedział, że znalazł tam osłonę, to jeszcze mi dorzuci, tak, bo coś tam niby wymieniali pod silnikiem, coś tam robili i akurat osłony jeszcze nie założyli, to mi dorzucił osłonę, tam jest druga część tej osłony pod tamtej stronie. Tylne drzwi są w korbie, sprawa zrozumiała, ale gdy sobie siądziemy do wnętrza, to tak. Fotele są inne od tych, które są te mięciutkawie takie. Nie wiem, jakby je wam nazwać. W każdym razie, jak miałem to w Passacie pierwszym, którym rozwaliłem, którym dachowałem, to fotele tam były troszeczkę inne niż te, które są w tym.
I co mnie jeszcze zastanowiło, słuchajcie, że ten Passat posiada fabryczny podłokietnik, który jest to wersja tylko demonstration, tu jest zaślepka, ale jeśli chodzi o ten podłokietnik, to on jest zdecydowanie za daleko. Za daleko, jeśli chodzi o różnego rodzaju ręce ludzkie, czy to będą długie, czy to będą krótkie. Wsiądziemy sobie teraz i pokażę wam troszeczkę tu wnętrze, jak wygląda. No, bez szyberdachu, podsufitka cała czysta, dwie poduszeczki, są biegi, już mieszek biegów jest troszeczkę zmęczony, posiada klimatyzację sprawną, bo wczoraj nawet żeśmy przetestowali, jak się właśnie Marcin ze mną przejechał, mówi: zobacz, klimatyzacja działa. Dotknąłem tutaj kratek, rzeczywiście nadupcało zimnym powietrzem. Działa klimatyzacja, działa ogrzewanie wewnątrz powietrza, to te, które nie ciągnie z zewnątrz. Dwa grzane fotele są, po lewej i po prawej, również działają. Podgrzewanie przedniej szyby i tylnej również działa. Normalnie jak tutaj się wsiada i się jedzie, słuchajcie, to jest dosłownie piec. Kiedy wczoraj wieczorem wracaliśmy, ustawiłem tak ogrzewanie. Wiecie, co się działo? Co 2 minuty musiałem otwierać okna. Taka kurwa paruwa tu była. Na pierwszym biegu to jest dosłownie piec. Na czwartym to wydaje mi się, że spaliłoby się wnętrze. Takie on ma dobre ogrzewanie. O radiu nie wspominam, bo radio jest akurat na kosteczki ISO, więc każde nowoczesne radio będzie można tu podłączyć bezproblemowo. Mam nadzieję, że tu nie ma jakiejś wielkiej rzeźby. A, odczepimy tutaj, mamy kosteczki ISO, to jest jakaś przejściówka rozpatologowana. To nas nie będzie interesować. To mnie zastanawia, co to jest takie, kurde, takie sobie. Pewnie ozdoba. I teraz tak, patrzcie sobie na zegarki. To są oryginalne zegarki fabryczne. One były dorzucane do tych wzmocnionych pasacików, do 110-konnych. Nalotu jest 448 892 grosze. Przejechałem 158 km już tym samochodem. I zobaczcie tak. Wskazówka paliwa jest na kresce poniżej 30. Wczoraj było przed 30. Paliwa spalił dosłownie jakieś, żeby nie przesadzać, 6,5 litra. 6,5 na 100. No dobra, może 6. Bo to jest wersja troszeczkę wzmocniona. Światła działają, kierunkowskazy działają, wszystko tutaj normalnie działa w środku. Tylko ręczny jest słaby. A propos ręcznego, to sobie zobaczcie. Ta kontrolka się świeci cały czas. Gościu mówił, że jest czujnik uszkodzony od ręcznego. Miejmy nadzieję, że ma rację. Poza tym świeci się jeszcze kontrolka, no, zła ostrość. O. Świeci się jeszcze kontrolka ABS-u. Tak, to trzeba będzie zrobić. Może ABS być może nie działa, albo i działa. Samochód po prostu mnie zaskoczył. Zaskoczył mnie taki stan za takie pieniądze. Autentycznie, uwierzcie mi. Właściciele sobie już wszystko tutaj powyciągali. Sobie wszystko już powyciągali z tych z różnych schowków. Myślałem, że jeszcze jakieś artefakty tu znajdziemy, ale jednak nie. Otworzymy sobie może maskę, wam pokażę maskę. Wszystko po prostu tutaj działa. Przyspiesza, odpala, jedzie, hamuje, skręca, cofa. Ja nie rozumiem, na jakiej podstawie ten gościu ten samochód sprzedał w tak dobrym stanie. Jednak, żeby nie było zbyt kolorowo, to jest trochę wad. Między innymi, co mi się już nie podoba, to, że w zbiorniku jest za dużo płynu. Jeśli... O, chyba uszczelka siedzi. Coś mi się, panowie, wydaje, że chyba uszczelka będzie się kończyć. Za dużo płynu nalał. No, płyn brudny nie jest. Brudny nie jest. Nie widać tam, żeby był zmieszany z olejem, więc załóżmy, że uszczelka jest w porządku. Ale zaraz do tego przejdziemy jeszcze więcej. Zostańcie do końca. Jak przyjechałem, jak gościu mi podesłał w ogóle zdjęcia.
to ta obudowa była ściągnięta. Ja muszę ściągnąć, bo jak odpalam silnik, to ta obudowa napierdala o silnik, dzięki temu mam melodyjkę. To były jakieś już przeróbeczki widać, tak, bo normalnie to szły takie przezroczyste kroplówki od filtra paliwa do tego, ale tu sobie ktoś już poprzerabiał na nieco inaczej. Właśnie, na nieco inaczej, ale na co szczególnie zwracałem uwagę, gdy odpalono silnik i zwróciłem uwagę na koła pasowe. Te Passaty cierpią generalnie na to, że w nich się wyrabiają koła pasowe i to lata sobie tak. Miałem to tak w poprzedniej wersji na przykład. I okazuje się, że w tym miejscu kółka chodzą równo. Równiutko, nie ma żadnego kołysania się na boki. Wszystko chodzi bardzo dobrze, jeśli chodzi o to miejsce. Właściciel gdzieś zgubił osłonę. Tak jak widzimy, tam komputer sobie leży. Zgubił gdzieś osłonę od tych wycieraczek. Trzeba będzie załatwić gdzieś osłonę. Przy okazji wymienić filterek kabinowy, bo jest, jak to się mówi delikatnie, syfiasty. Trzeba będzie tą osłonę załatwić. To jest jeden minus, który już znaleźliśmy. Płyny, oleje, wszystko trzeba będzie wymienić, przygotować go do zimy ładnie. On w ogóle nie jest zgnity, panie i panowie. Passat w ogóle nie jest zgnity. Jakkolwiek o niego dbano, cokolwiek tutaj robiono, aż zdziwiłem się, jak wygląda, słuchajcie, podwozie. Podwozie autentycznie nie jest do kurwy nędzy zgnite. Ja nie wiem, jak oni dbali o tego Passata, że on tak mocno nie zardzewiał. Aż schylę się tutaj pod spód, byście sobie mogli zobaczyć. O. Może coś widzicie, ale pasiak jest naprawdę w stanie bardzo dobrym, jak na ten rocznik i za te pieniądze. Mówię wam autentycznie. No, aż sam się po prostu dziwię, co to tam mi kurde wjeżdżacie i przeszkadzacie. No, aż normalnie jestem w szoku. Za takie pieniądze, taki stan. Progi są całe z jednej i z drugiej strony. Nic nie rozumiem, dlaczego nie zgnił przez tyle lat. Ale żeby nie było tak kolorowo, to mam dla was bardzo fajną tu niespodziankę. Zobaczcie sobie. Tutaj troszeczkę sobie pęka szpachla. Tutaj mamy piękną, gładziutką naszą polską robotę. Choć niekoniecznie, nie powiedziałbym, że polską, bo ten Passat jeździł w Niemcach do 2013 roku. Tutaj sobie no, szpachla troszeczkę popękała. Ja bym to wziął jakimś sprayem pierdolną, czy jakoś tak, żeby, wiecie, żeby to zakamuflowować. No, musi być tego grubo tuto. No. Być może cały ten jest zaszpachlowany. Raczej tak, bo tu widać trochę kreseczki, czyli tu mamy normalnie, o. Tak, tu mamy szpachlę, tu mamy blachę. O, tu jest wygłuszenie. A tu jest esio. Tu też. No, miernie klakieru i by nam pokazało, ile mamy tutaj kilometrów farby grubości. Ta listewka, która jest tu na tym zderzaku, ona mi się troszeczkę nie podoba. Trzeba będzie ją pierdolnąć ładnie tym bezbarwnym, rozumiesz mnie? Tu są takie o kreseczki, te czerwone, pewnie pospadały z tego zderzaka. Trzeba będzie tak porobić i to otworzyć, pomalować znaczy się. I zobacz dalej, co ci pokażę. Tutaj już mówiłem wam, że wszystko we wnętrzu działa. Właściciel mi tylko pokazał, jak trzeba otwierać bagażnik. A otwiera się go mniej więcej tak. Robimy tak. Przekręcam. Nie tym kluczem, tym drugim. O. Robimy tak. O. I się podnosi. Właściciel był taki dobry, że kupił już gotowe części i dał mi je w gratisie. Dał mi te części w gratisie i mamy tak. Mamy nowy rozrząd. Kwestia tylko wymiany jego, oczywiście. Rozrząd z Continental. Bo moja koleżanka powiedziała koledze, że się zakochałam w Kubie i on to powiedział Kubie. O ty kurwa, patrzcie co tu wyszło. Na rozrządzie to napisała?
A nie, to pewnie jakiś gość napisał. Moja koleżanka powiedziała koledze, że się zakochała. A to jakaś laska napisała na opakowaniu od rozrządu, że się zakochała w Kubie. No pozdrawiamy was, kurwa. Życzymy szerokości i wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. Ej. Kurwa, dobre, dobre. O, znalazłem wycieraczkę. Musimy tylko załatwić pióro. Spoko, i ta się nawet nada. Niech tam sobie leży. Tutaj pan serdeczny od tego Passata dorzucił nam kilka zabawek. To jest coś ciekawego, jakaś tulejka. Może coś będzie tu pisało na tym, co to kurde jest. Patrzcie, rosyjski język. No. Wsiopry wiet, Gruzja, Rosja. Mnia tawarit, MGR. Jakoś tak. Tu mamy tuleję kolejną jakąś. Albo sami piszcie, co to są za części. A nie, przepraszam, to jest napinacz. Tak, to mi wygląda na napinacz. Chyba napinacz, no tak, to będzie napinacz do rozrządu, bardzo dobrze, nowiutki napinaczek, napinaczek. Tu mamy uszczelkę pokrywy zaworów, też nówka, dorzucił to właściciel poprzedni. O, i tu mamy znowu jakieś części, jakieś zabawki, patrzcie panowie, to mi wygląda na tuleje, tak, czyli tuleje będą do wymiany w takim razie, jeżeli tu mamy nowe tuleje. Całe cztery zestawy tulei, o Jezus Maria, patrzcie, jak zostałem obdarowany czymś pięknym, no. Ładnie to wszystko wygląda. Klocuszki nowe. Patrzcie, ile gratisów mi dał. No. Nówki, klunkiery nie otwierane. Klocuszki dostaliśmy jeszcze w gratisie. Tutaj mamy. To jest pompa wody. Pompa wody, tak, wymienimy pompę wody wraz z rozrządem. Patrzcie, ile zabawek nam dorzucił. Ile zabawek dorzucił. Miał to wszystko robić, ale stwierdził, że nie zrobi, bo ma jeszcze trzy samochody oprócz tego Passata. I tu są jeszcze jakieś gumki. No. Jestem lajkiem akurat, jeśli chodzi o różne części. Także nie łapcie za słowa, gdyby wam to przyszło do głowy. Tak, lubię się bawić samochodami, ale nie znaczy, że się muszę na wszystkim znać. Ale podstawy minimum. Zupełnie jak w obcym kraju jesteś, żeby języka się nauczyć. Coś w tym stylu właśnie. I oglądamy sobie dalej. Aha, to trzeba zrobić tak. Przekręcić. O, trzeba pierdolnąć i to wtedy on się zamknie. I teraz tak. Mamy kółeczka założone. A nie, to już wam pokazywałem. No to co, pora odpalić silnik i pokazać wam, jak chodzi silnik, nie? Zobaczmy w ogóle, czy jeszcze jakiś olej jest. No, jakiś olej jeszcze jest i tak będzie wymieniany teraz na dniach. Ulululu. No, jeszcze troszeczkę lepki jest, ale przydałoby się wymienić. O, pomalujemy olejem. O, patrzcie. Patrz pan, kurwa, jaka nówka teraz. O, olejem pomalowałem plastik. No, widziałeś? Patrz, no normalnie jak nowe. O, pyk tego. No, oleju, pyk, obluzę. Ziste? Wszystko działa jak trzeba. Tego płynu jest zdecydowanie za dużo. Może być problem. Ale nie myślmy teraz o tym. Myślmy o tym, że go odpalimy w tym momencie. Odpalimy go i wam pokażę, jak pasaczek. Jak pasacik sobie działa. Luzik. Tutaj poprzedni pan mówił, że jest nowe turbo. I że zapierdala jak dziki. Silniczek sobie fajnie chodzi. Tą osłonę trzeba będzie ściągnąć, bo nawala o ten, o silnik, nie? Tak jakby nie do końca chodził równo, ale on pojedzie do mechanika niebawem i zostanie tu wszystko pięknie, ładnie zrobione. Może przejedziemy się kawałek. Sprzęgło ma dobre, w ogóle się nie ślizga. Wycieraczka jest jedna, jak już wspominałem. Tak. Starczy. Starczy, po co więcej. No i może przejedziemy się kawałek. Cofnę sobie, bo tutaj są trochę takie wertepy. Wspomaganie chodzi zajebiście. Przyspiesza sobie pięknie.
za te pieniądze, no normalnie jestem w szoku. To pierwszy chyba taki udany zakup jakiegoś złomnika za takie pieniądze. Mówię wam autentycznie. Ładnie sobie jedzie, przyspiesza. Kurde, czego oczekiwać za takie pieniądze? Zobaczcie, spód ma gotowy. O spód się nie muszę martwić, bo wygląda dość ładnie. Naprawdę wygląda kozacko, by to tak nazwać. Jak na ten wiek i z tym przebiegiem, który ma prawie 500 000, to widać, że po prostu poprzednicy dbali, nie? Ła. Wow. Co on ma z tym światłem? Jedzie sobie fajnie. Jedzie sobie elegancko. Hamuje. Widzicie, jak pięknie, ładnie zahamował? Hamulce brzytwa, choć i tak będą do wymiany. Skoro dorzucił klocuszki, to znaczy, że są do wymiany. No i dobra, w tym odcinku to już wszystko. Zaprezentowałem swój nowy nabytek, Passacika. Będziemy go ogarniać, będziemy go robić. Ze Staszka nie rezygnuję, nie bójcie się, będą z nim odcinki nagrywane. Staszek będzie ogarniany, to jest po prostu moja perełka, to jest moje oczko w głowie. Pasiak będzie służył teraz na zimę, żeby fajnie się przemieszczać. I po prostu jest frajda, bo żadna służbówka tego nie zastąpi, jak ja sobie naprawdę sam samochód dobiorę pod siebie, sobie w nim porobię fajnie i wtedy jest zupełnie inny klimat. Dzięki temu będą też odcinki. Także wszyscy pasaciarze, volkswageniarze i tak dalej, wszyscy, którzy w tym temacie siedzą, golfiarze, możecie zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję. No, także na dniach będę jechał opłacać wszystko, pozgłaszam wszystko, będzie spokój, będziemy sobie ogarniać i Staszka będziemy ogarniać, i Pasiaka będziemy ogarniać, będą odcinki jakieś z tego ciekawe na pewno. No i co? Zawsze gratem Rules. Pozdrowienia i do następnego.